zawsze ta pierwsza, cecha prawa, która polegała na tym, że winę trzeba udowodnić. I to musi udowodnić oskarżający, a nie broniący się przed oskarżeniem, musi udowodnić, że jest niewinny. Musi być domniemanie niewinności, inaczej to społeczeństwo będzie chore. Jest. Jest chore, natomiast no cały czas jakby w naszych sprawach, nie wiem, teatralnych, ludzkich, ciągle jednak jesteśmy ludźmi, w każdym razie krąg ludzi, z którymi ja się spotykam, są to ludzie, którzy absolutnie wyznają dalej i wolność, i etykę, i moralność, i domniemanie niewinności jako pierwsze w każdej sprawie. To znaczy, ja od dawna walczę z ludźmi, którzy zakładają, że ktoś chce źle.